Dzień dobry Państwu, to jest program w cieniu ratusza, w którym dziennikarze komentują to, co się dzieje w Tarnowej Okolicy. Zapraszam. Ja się nazywam Bartek Maziarz i reprezentuję Radio Kraków, a są ze mną Michał Gniadek, kurier tarnowski i kurier krakowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Was i witam Państwa bardzo serdecznie. Jakub Sajda, Garden Małopolska. Dzień dobry. Zaczynamy od tematu, o którym piszemy i mówiliśmy w Radiu Kraków. Z Popularnia Złob w Nowych Żukowicach wójt gminy Lisia Góra po raz drugi odmówił wydania warunków zabudowy dla takiej inwestycji. Półtora roku szukał argumentu, żeby um, uzasadnić jakąś tą odmowę, a genera generalnie chodzi o to, że mieszkańcy są przeciwni. Myślicie, że uda się w pani inwestorce Małgorzacie Mękal wybudować tą spalarnię, czy gmina? będzie właśnie z mieszkańcami skutecznie to blokowała przez cały czas. Wójt według mnie ma związane ręce, no bo trudno, żeby włodarz danego samorządu występował przeciwko swoim mieszkańcom. Zwłaszcza to. jeszcze teraz, kiedy idą wybory. Dokładnie. No to a trzymając się jeszcze e, tematu spalarni, to musiałby być samobójcą, żeby coś takiego zrobić. Ale już tak całkiem serio to... E, nie dziwię się uporczywości pani Menkal, pani inwestorki z racji tego, że jest właścicielem terenu. Będąc tam na miejscu, nie ma tam gęstej zabudowy, bo to jest przy cmentarzu, przy lesie, tam są pojedyncze może zagospodarstwa, <laughs> gospodarstwa domowe, plus do tego, to co inwestor mówi, na co zwraca uwagę, jest to obiekt, który będzie miał żadne zerowe, zerowy wpływ na środowisko, na komfort obsługiwania, funkcjonowania wokół tego obiektu. A druga rzecz, czy kolejna rzecz jest taka, że jesteśmy zmuszeni do tego, żeby tego typu instalacje obiekty powstawały. Każdy, kto był na cmentarzu, widzi, że one już pękają w szwag. Jest coraz większy problem z tym, żeby na cmentarzach e, kupić e, kwaterę, żeby e, gdzieś pochować e, najlepiej w swojej miejscowości, w miejscowości, w którym żył zmarły, żeby go tam pochować. Jest z tym potężny problem. A w miastach to już jest w ogóle. E, Ogromny problem, a tego typu obiekty, jak ten planowany do realizacji w gminie Lisia Góra, jest, nie ma ich tutaj w regionie. Trzeba zmarłych wozić e, do innego województwa. No, albo śluby. No tak, do Krakowa, no tak. No ja, ja mogę powiedzieć wszystkie argumenty, które chciałem powiedzieć, powiedział Michał dokładnie. Też moim zdaniem troszkę takie jest dziwne, znaczy może nie dziwne, ale wśród mieszkańców tutaj regionu panuje takie przekonanie, że tak jak już to Michał powiedział, że to będzie jakieś straszne dla środowiska, że będzie cuchnąć i tak dalej, to zupełnie... Tak to nie wygląda. To Oni są nie nowoczesne... budują tam Auschwitz drugiego, tylko... Typu... Tak, to, nie są, no, to są nowoczesne nowoczesne urządzenia, nowoczesne piece. Przyznam się szczerze, kiedyś nawet w internecie oglądałem, jak taki proces wygląda. Wszystko jest bezpieczne, dla, dla, dla no między innymi dla mieszkańców i dla, dla otoczenia. otoczenia tak też. I tak jak to też Michał powiedział, jest to no, konieczne, bo tutaj w regionie takich, y, takiego ośrodka nie ma, takiego miejsca. A co do Twojego pytania, kto wygra, no też, y, moim zdaniem, chyba jednak piłeczka, taka. Jeżeli chodzi o procentowe zwycięstwo, leży po stronie inwestora. Bo A to zarówno... tak jak... Wejdę w słowo. Najwa... Na... Wszyscy zapominamy o jednej ważnej kwestii. Najważniejsze w całej tej sprawie, żeby to było, było miejsce godne do ostatniego pożegnania ze zmarłym, do pe... tego. Komfortu dla rodziny, bo tu jest ten problem. Tu, bo ja rozumiem, że możemy protestować w sytuacji, kiedy tam by były jakieś takie niskie standardy, nie wiadomo, co by było planowane, i ja nie wiem, próba robienia z tego masówki i tak dalej. Tu jest kwestia najważniejsza rodzina i empatia wobec osób, które będą korzystały i żegnały swoich. No bliskich. i zapewnienie tej, powiedzmy, godności, i zarówno osobie zmarłej, jak i jej rodzinie. Często spotykamy się z takimi pytaniami ze strony mieszkańców w przypadku różnych kontrowersyjnych inwestycji, a czy pan dałby sobie to wybudować koło swojego domu? Dałbyś sobie? Dałbym sobie. Michał? U mnie wybudowali może nie coś podobnego, ale bezpośrednio tramwaj. Nie? No i też nie miałem nic do gadania. Co, za chwilę będziemy mieć w Tarnowie protesty, yy, bo będą budować na przykład spalarnie. Przecież już są protesty. No już są, no to właśnie, nie? No to wszystko, co yy, dzisiaj nie, rob, nie będziemy, czy będziemy robić w regionie, wszystko będzie i jest oprotestowane. Pani Małgorzata Mękal, inwestorka, powiedziała mi, że będzie y, do upadku sił, ostatku sił będzie o to walczyła, ma czas. I ja nie dziwię się jej z prostego względu, że to jest poza wiadomo, potężnymi kosztami, jeżeli chodzi o powstanie tego obiektu, i tak dalej, to będzie świetny biznes, który będzie funkcjonował przez wiele lat i przynosił jej potężne dochody, gdyż, iż, ponieważ niczym konkurencja dla tego powstanie tutaj w naszym regionie, to mi nie tak jak ona buja się z tym tematem już od lata, o kilku lat no, nie. Dwa, dwa lata. Będzie się bujała kolejne dwa. Odsyłam po więcej informacji na stronie Radio Kraków. Kolejny temat dotyczący hmm, zjednoc to są zjednoczonych, tak? Zjednoczonych, tak? Zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Chciałem zrobić już zjednoczone, zjednoczyć chciałem wszystkich, ale chyba trochę się udało, dlatego że to Stowarzyszenie, Aglomeracja Tarnowska, było dużo szumu. Proszę Państwa, na początku ktoś protestował, kto ma być prezydentem czy prezesem, że była wojna, kto ma być prezesem, tam starostwo się wycofało z tej inicjatywy. Ostatecznie wygląda na to, że panowie i pan, panie się dogadali. Jest, mamy propozycje konkretnych inwestycji, jest ich bardzo dużo, m.in. Między innymi, między innymi dworzec autobusowy dla Tarnowa, ale też wiele. Inwestycji kanalizacyjnych, w przedszkola żłobki w całym regionie, i co jak się okazuje, że są pieniądze, to da się dogadać? Tak na, da się dogadać, ale na bardzo ogólnym poziomie. Bo jakie znaczenie ma budowa żłobka w danej miejscowości, jeżeli chodzi o aspekt um, regionalny i wpływ na. Funkcjonowanie całego regionu, generalnie znikomy, bo on tylko poprawia komfort życia mieszkańców w konkretnej miejscowości, no może gminie, a poza tym to nie. Ja już słyszałem od kilku wójtów, że na pewno będą protestować i nie będą chcieć dawać kasy prezydentowi miasta na budowanie tego dworca autobusowego. Już no, dawno było wiadomo, że no, to, nie chcą no, dawać. No tak, natomiast, nie? natomiast skoro jest ten pomysł, to być może jakoś się dogadają. No pamiętam tutaj też moją e, rozmowę, pamiętam chyba Bartek, też rozmawiałeś z Wójtem z Krzyszowa, Marcinem Kiwiorem, który między innymi mówił, że. On, się, on to poprze, jeżeli jego gmina będzie miała z tego, krótko mówiąc, korzyści. Tak, no? jeśli autobusy będą, tak. będą na przykład jeździły, jeśli to będzie powiązane. Wójt gminy Wieszosławice, jeżeli Góra, się górami, dalej siedzę głową w Górze, ale jadę do Wierzchosławic i tam wójt w e, Bogu Miłowicach wraca do pomysłu budowy park and ride przy dworcu kolejowym, Panią. który ma właśnie być sfinansowany. Liczy na to, że będzie sfinansowany z tych pieniędzy. on zakupił działkę po starym składzie węgla, no i ma tam zostać parkowanie. W w tym rejonie ucywilizowane? No, właśnie, to jest dopiero projekt. Drodzy Państwo, możecie na stronie miasta zobaczyć tam są konsultacje społeczne i można wziąć w nich udział. A propos, to co powiedziałeś tych przedszkoli, szkół że to nie jest jako nie ma wymiaru ponad tego gminnego czy miejscowego. To jednak jest tam trochę takich propozycji dotyczących na przykład jakiejś powiedzmy sąsiednich gmin dotyczących kanalizacji, choćby wodociągów i tak dalej. Tak Ale chyba urządzenia fotowoltaiczne. Ogólnie, tak, ogólnie rozumiana. Tak. Gospodarka odpadami, również to, co powiedział Michał, czyli również kwestia komunikacji. No zobaczymy. Ja mówię bardziej o tym, że bardzo dużo było na początku kruszenia kopii o to, kto będzie prezesem tego Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska. Cisza, cisza A jak się to się ta? uspokoiło, to wygląda na to, że. Skoro panowie musieli się dogadać, bo dla każdego okręgu, obszaru, miasta były określone pieniądze, pieniądze, no to okazuje się, że może się da. To oczywiście nie oznacza, że te pieniądze będą, więc zobaczymy po owocach, poznamy. No właśnie, bo teraz ogólnie mówiło się, 50 milionów euro ma dostać aglomeracja Tarnowska. Zobaczymy, ile dostanie, bo te pomysły, koncepcje chyba w końcu do marszałka mają trafić, tak? Tak, marszałek będzie, będzie decydował. Ale można sobie już tutaj, drodzy Państwo, możecie to zobaczyć, jakie są propozycje w Waszych regionach, ale ciekawi mnie jeszcze jedna sprawa. Jakie macie, macie zdanie na temat ostatnich ulew, które dotykały Tarnów i to, co się działo w Tarnowie, bo wiele hejtu się wylało, że Tarnów zalewa, zalewa ulicę Piłsudskiego obok Urzędu Miasta Tarnowa, no taka, no powiedzmy, w reprezentacyjnym miejscu w jakimś sensie, no i że Prezydent winny. Ja powiem tak, ja jestem, byłem zszokowany, bo tak jak mówił w rozmowie ze mną poseł Piotr Sak, na ulicy Piłsudskiego stworzono Wenecję niemalże. I dla mnie najbardziej szokowało, okej, okay, dobra, niech przy urzędzie miasta tam mogło zalać i tak dalej, no to to rozumiem, bo tam nie był ten fragment remontowany. Ale o zgrozo, wyremontowany nie tak dawno, przecież chyba w tym roku było zakończenie, bo mi czas tak leci szybko, że. Ale chyba tak, w tym roku było zakończenie inwestycji yy, remontu ulicy Piusudskiego na wysokości tam seminarium, kościoła Filipinów i tak dalej. Kurczę, nowa droga. Na pewno, nie sprawdzałem tego, ale na pewno było grzmione, że no, inwestycja polega na mm, y, y, budowie kanalizacji deszczowej, opadowej i tak dalej. I przy każdej inwestycji, w sumie, jak jest remontowana droga, to jest właśnie ta kanalizacja burzowa, y, deszczowa, y, remontowana, czy wręcz budowana od nowa. No, nie wytrzymało. Dla mnie to jest akurat tam, szczerze powiedziawszy, na tym odcinku przez seminarium nie widziałem, że był jakiś duży problem. Był przy do Urzędzie Miasta. pół um, mam zdjęcie, że to jest Przy Urzędzie po, do, 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 do. Miasta rzeczywiście tak było. Tam jest spad taki. No. Ja przyznam szczerze, no akurat podczas po, po tych ulew mnie nie było w kraju. świeciło słońce. Nie świeciło cieszę. słońce dokładnie, natomiast no, widziałem ta te zdjęcia. Ale no, Tak, no. widziałem te zdjęcia, no to nie jest zbyt y, przyjemne. Ja też mamy jakieś tam y, rodzinne y, sytuacje, że komuś pozalewało piwnicę, ale wracając. Do, do tego, co mówiłeś. no Jest z tym duży problem, zwłaszcza jeżeli chodzi o wiadukty, prawda? I to też jest. O dziwo, po raz tym, ra, o dziwo tym razem tylko ten przy ulicy warsztatowej został podtopiony. Tak, no i zostało. mamy cały, cały czas kłótnie PKP z, z magistratem, kto, kto winny, kto niewinny. No jest z tym problem. Mi się zdaje, że jakoś tak w ostatnich latach odpukać nie mieliśmy takich dużych problemów z tym deszczem, w tym roku tak. Tak to się zrobiło, bo, I... bo taką poważną to pamiętam 2010, to, to już te podtopienia były takie prawdziwe. Ja dwa, lat, dwa, dwa tygodnie temu jechałem yy, z ulicą Romanowicza i też podczas, podczas, podczas wtedy co zalało Właśnie basen, nie? Romanowicza mnie, mnie tego nie, 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 to też był problem. straszny dramat, yy, i, i, ja, ale ja widzę taki generalny problem, tak, w zimie nie jesteśmy w stanie odśnieżyć miasta, przegrywamy ze śniegiem, ja pamiętam kiedyś, nie wiem, pół godziny padało, yy, dramat na ulicy. Ulicy Mickiewicza. Teraz trochę popada, to miasto jest yy, Wenecją. No, to Ale w Krakowie, w którym bywasz, często, jest lepiej? Nie. No, w sensie, z, racji, z racji, nie jest znaczy, tam jest o tyle problem, ja to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że y, zalewanie zalewane jest to z powodu tego, że tam jest wiele remontów, y, jest w trakcie mhm. realizacji, stąd też no, nie, te instalacje odprowadzające wodę, te stosunki wodne są tam mocno naruszone i niczym te inwestycje się nie zakończą i to, te wszystkie instalacje nie zostaną spięte, podłączone, połączone i będzie ta woda mogła, miała gdzie uciekać, no to takie sytuacje się y, mogą i będą Zdarzać. Ja rozmawiałem z prezesem tarnowskich wodociągów, Tadeuszem Rzepeckim, który jest znanym specjalistą w całym kraju, bo w różnych stowarzyszeniach zasiada. I on mówił, że po prostu trzeba myśleć pod kątem tych zmian klimatycznych i w ogóle o przebudowie całej kanalizacji, i zmian tych różnych, że trzeba budować osobną kanalizację deszczową, a osobną taką sanitarną. Bo na przykład przy ulicy Piłsudskiego jest to jedno, to co spływa z domów, to co spływa z ulic, idzie, że tak powiem, do jednej studzienki i tutaj jest problem. Ale no to przy... kolejne są pieniądze, bo trzeba by ale... przebudować. I kolejny tak. Trzeba znaleźć na to Rzeczywiście, na to ale przy tych nowych inwestycjach, na przykład przy ulicy Szkotnik, czy też tak, tam robione, są tak. budowane te takie zbiorniki retencyjne, no i zobaczymy, czy tam to będzie odnosiło sukces. Przy okazji, apel do Państwa za prezesem wodociągów, bo on jest specjalistą, żebyśmy retencjonowali wodę. Każdy, jeśli ma taką możliwość, oczywiście mówimy o gospodarstwach, o domach jednorodzinnych, czy, czy, czy działkach, gdzie można to robić. To zaczną bloku... tego, politycy zaczną w najbliższym czasie lać wodę wszystkim. Bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Chciałem powiedzieć puente, ale jeszcze chciałem skończyć, bo, bo rzeczywiście może to się tak wydaje, co to z tego, że ja sobie tam wezmę tą, będę do, do beczki dawał, ale jak wszyscy tak będą robili, to mniej tej wody będzie po prostu wsiąkało w ziemię. Ja mieszkam, tak jak się wracając do Krakowa, mieszkam przy realizacji budowie krakowskiego szybkiego tramwaju i właśnie teraz jest tam etap, gdzie montowane są potężne takie zbiorniki na wodę, które właśnie mają służyć temu, żeby tam nas wszystkich yy, nie trzeba było wyprowadzać arkinoego i żeby się ewakuować są sumie są kilka przy tej inwestycji kilka takich potężnych zbiorników na twardą wodę a ciekawe, jak było przy ulicy yy, Piłsudskiego? Czy tam jakieś takie inwestycje. Yy. No, ze względu na, na historyczny charakter tej ulicy, to myślę, że mogło być gorzej. Ale one są kupane w ziemię. Czy, tak, tak, ja wiem, ale to tam chyba wszystkiego się nie da tak zrobić. Ale nie wiem, bo jeśli chodzi o Piłsudskiego, nie wiem, wie, widzę, że to przy tych nowych yy, drogach remontowanych jest to robione. Ważna uwaga też od prezesa Żybeckiego, że niestety to jest efekt też betonowania miast i, i tego, że ta woda yy, no, po prostu nie, nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie ma gdzie spływać. I, I tak się dzieje, i pewnie będzie coraz gorzej, dlatego, drodzy Państwo, y, przypominamy o tej retencji, ale tutaj znowu problem, tak? Miasto parę lat temu uruchomiło program dofinansowania, może niewielkiego, ale jednak zachęty do tego, żeby retencjonować wodę, dopłaty do, do beczek, do pojemników. W tym roku pieniędzy na to nie ma, bo trzeba było oszczędzać, między innymi na tym oszczędzono. A wójt Grzegorz Grotwór tak szybko mi się mignęło na Facebooku, chwalił się tym, że właśnie z tego programu retencji w gminie Szerzyny to skorzystali wszyscy. Kto był tylko chętny, dostał pieniądze i chyba nawet lista rezerwowa też została obsłużona, jeżeli chodzi o środki. No i na koniec trochę polityki. Pani poseł Prawa i Sprawiedliwości Anna Pieczorka poinformowała, że różne regiony, miasta dostaną, powiedzmy, rekompensatę czy dodatkowe pieniądze. Od rządu. Tarnów ma dostać 40 milionów złotych. Jak rozumiem, trochę w, jakby w ramach rekompensaty za utracone wpływy z podatków. Mają to być pieniądze, które samorząd będzie mógł dowolnie wykorzystywać. Prezydent odpisał na Facebooku w komentarzu do posta pani poseł, że ok, ale to dalej za mało dalej nie tyle, co miasto utraciło. No i z, z kolejny odcinek y, z serialu Tarnów. Dostał pieniądze, to za mało, nie dostał, to też źle i to generalnie nie buduje dobrego wizerunku miasta tam u góry w Warszawie. Na pewno. No ja też powiem, że to nie, nie było jakiegoś. No, I... Powinniśmy się mimo wszystko cieszyć z tego, co dostajemy. Oczywiście można mówić, że fajnie byłoby, gdyby dostać więcej, natomiast te 40 milionów to i tak jest y, spory y, Spora część, Ale która zostanie jaki, jaki jest tylko pytanie, co. Właśnie, Dla pytanie znowu na, 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 co, na co zostaną te no pieniądze właśnie. wydane? Czy na nie wiem, obsługę długów kolejnych, czy na dofinansowanie do, do, do NPK, do czy do czego A ]kolwiek? druga no, rzecz, ciekawe. powiedzmy, skąd ten yy, niedobór, jeżeli chodzi o kasę wy wynika i dlaczego prezydent tak yy, protestuje i narzeka? Z racji tego, że yy, ten yy, młodzi do 26 roku życia nie są zwolnieni z podatków. Czyli ta kasa tak naprawdę Zostaje w kieszeniach mieszkańców Ternowa. Jeżeli oni, ok, nie zapłacą y, tego tej daniny w formie podatków, to tak pójdą do sklepu, kupią sobie coś. W i tak ten podatek w jakichś tam w różnych formach zostanie spłacony, zapłacony w Tarnowie. I dzięki temu to też mimo wszystko ta koniunktura jakoś się lepiej, jedno napędza drugie i lepiej się rozwija. No to... Ja czekam mhm. jeszcze tylko na koniec. Powiem pewnie, ja czekam na rozwiązanie sytuacji pod tytułem drugi etap budowy, modernizacji nowego stadionu. No myślę się, jak, że Jak się, jak się dogada <laughs> magistrat prezydent Tarnowa z ministrem sportu, bardzo jestem Może ciekawa. być gorzej o tyle, że tak mi się wydaje, że, że Kamil Bortniczuk już nie, nie, nie ma szans na to, żeby. Ponoć, była ta szydło wywalczyła z takim Jed... przeciężeniem, że nie będzie tutaj żadnego spadochronu i generalnie wszyscy idą o jedno miejsce do góry, czyli pewnie. Ale, ale notabene, y, pani poseł Anna Pieczarka bardzo walczy o to, żeby umocnić swoją pozycję. Pokazuje się nie tylko tutaj w tak, regionie, ale po, po całej Polsce. Została widzę, że poproszona przez prezesa Jarosława, z tego co wiem, przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, czy tam wskazana przez Joachima Brudzińskiego, do tego, żeby z Rafałem Bochenkiem y, towarzyszyć prezesowi w, w ramach tego jego objazdu piknikowego po Polsce. No i pani poseł, tak widać co chwilę, jest, w Podróży. W podróży, tak. Drodzy Państwo, pewnie jesteście częściowo Państwo w podróży, ponieważ wakacje, życzymy dobrego czasu, tego, którego, który Państwu pozostał, a my się niezmiennie, mimo czasu wakacyjnego, widzimy za dwa tygodnie. Spróbujemy się dowiedzieć, na co te 40 milionów złotych może zostać wykorzystane. A ze mną był Michał Gniadek, Kurier Trenowski i Krakowski. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę, a Wy, Panowie, Wam życzę do zobaczenia. Aha, ja, nie, ja... nie poskładało mi się, dobra nie jeszcze. będziemy tego nagrywali jeszcze raz Jakub Sajda, Garden Małopolska <noise> dziękuję bardzo Państwu i dziękuję Wam serdecznie i Marzesz, Radio Kraków do zobaczenia